proszę Państwa, znowu tu jesteśmy. Kręcimy kolejny reportaż. Krasnale znowu pojawiły się nowe kamyczki przykręcone. Nowe stare kamyczki przykręcone nowymi śrubeczkami. Ale niestety, co się stało? Zaatakowały. Znowu krasnale tu były i krasnale ukradły śrubki. Ale jak to się mogło stać? Dlaczego? Cały czas nie wiemy dlaczego. Jesteśmy na bieżąco. Ale proszę Państwa, one tu były, ukradły śrubki, ale dlaczego to zrobiły? Dlatego, że Kasia przyjeżdża? Czy one wiedzą, że Kasia tu jest i dlatego specjalnie kradną śrubki? No nie ma śrubek. Śrubki zostały wykręcone przez krasnale. Krasnale znowu tu były, ale nikt ich nie widział. Nikt nie wie, dlaczego one to zrobiły, gdzie poszły i co się stało z tymi śrubkami. Tydzień temu wypadło lustro stąd. Bo właśnie tydzień temu. A co się stanie teraz? Co się stanie w tym tygodniu, w ten weekend? My żyjemy w obawie, co te krasnale są jeszcze w stanie zrobić. No, były przykręcone nowe klamki. Tam jeszcze ta klamka jest, ale to chwilowe. Ona jest przykręcona. Tu jest zakryta droga, żeby krasnale się nie dostały czasem przez przypadek tutaj. Ale krasnale mimo to pojawiają się i robią różne psikusy. Czemu one takie psikusy robią? Dla kogo one pracują? Na czyje zlecenie? Badamy, kto jest szefem krasnali, ale niestety na razie nie mamy żadnych świadków ani dowodów. Po prostu na razie widzimy tylko zbrodnię panującą. Kradną śrubki, po prostu chamsko wykręcają śrubki i zabierają je. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co, dlaczego to robią. Nie wiemy. Dziękujemy, będziemy dalej badać sprawę na bieżąco. Będziemy Was informować. Wszystko jest na bieżąco. Dziękujemy bardzo. Z pokoju Martyny i Marcina, żegna Was prowadząca Katarzyna D. Dziękuję.